Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Rozpoczyna się Tydzień Kultury Studenckiej. No, klucze do bram miasta zostały już przekazane, są one tutaj, więc doszczętnie je chowamy, tak aby nikt nie miał do nich dostępu. Studenci będą rządzić się w tym momencie swoimi prawami. My znajdujemy się w Galerii Veneda, gdzie za moment na tej scenie pojawi się 10 przepięknych kobiet, które są studentkami PWSiP. Z nich wybierzemy, znaczy nie my, chociaż my pewnie też będziemy mieli swój udział w wybieraniu miejsc publiczności, ale wybierzemy tą najpiękniejszą studentkę Państwowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Łomży, ale warto również powiedzieć o tym, że dziewczęta wystąpią w sukniach ślubnych oraz w stroju specjalnym, czyli koszulkach łomżyńskiego klubu sportowego. Zostańcie z nami. Na scenie kolejna piątka dziewczyn, które rozgrzewają się do tańca i zaczynają tańczyć. To są dziewczęta, które rywalizują o tytuł najpiękniejszej kobiety Państwowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Łomży. No ja jestem, mam nadzieję, że prawie pewien, jak na naszym łomżyńskim stadionie w ten sposób tańczyłyby dziewczęta, nasza drużyna nie miałaby żadnych problemów z odnoszeniem zwycięstw. Dziewczęta na wyborach Miss pną się w górę. Teraz będziemy czekać na ostatni już pokaz, tym razem w sukniach ślubnych. Ja powiem szczerze, robiąc zdjęcia, mam już swoje kandydatki, co najmniej na Miss Foto, aczkolwiek jeszcze też nie będę zdradzał swojej kandydatury. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście to się sprawdzi. Za momencik zobaczymy, co na ten temat powie dyrektor Galerii Veneda oraz ubiegłoroczna Miss PWSiP. No bardzo fajnie, bardzo ciężko wybrać jakąś faworytkę.
Mam kilka typów. Aż kilka? Tak, kilka typów. Staram się uśredniać oceny, tak by to nazwał. Blondynka, brunetka, ruda? Nie mogę odpowiedzieć, ponieważ by to bardzo zawęziło kandydatek. Panie dyrektorze, to może taki dżentelmeński układ zawrzyjmy. Pan w tym momencie wie, która to, albo przynajmniej zawęzimy to do dwóch, trzech. Tak. Na sam koniec, po wyborze, spotkamy się i zobaczymy, czy wybór był trafny. Jasne. Okej, okay. To do zobaczenia za kilka chwil. Powiedz, jak Ci się podoba w tym roku poziom? Podoba mi się bardzo, bo myślę, że właśnie porównując z rokiem poprzednim, jest jakiś progres. Widzę, że jest to już tak trochę inaczej doszykowane, jest to bardziej zorganizowane. No i tak po samych dziewczynach też widzę, że już jest troszkę wyżej. Powiedz mi, masz jakąś swoją już jedną albo dwie kandydatki? Mam swoje faworytki. Możesz się z nami podzielić? Nadać może. W ten oto sposób zbliżamy się do punktu kulminacyjnego. Ja pozwoliłem sobie wejść troszeczkę wyżej, aby dokładnie spojrzeć na całą dziesiątkę finałową. Jedna spośród nich zostanie tą jedną, jedyną Miss PWSiP. Ja już mam swój typ, aczkolwiek jeszcze na tą chwilę nie będę jego zdradzać. Zobaczymy, czy rzeczywiście to się spełni. Jury ma naprawdę nie lada wyzwanie.
na gorąco po zakończeniu wyników powiedz, jak się czujesz jako obecna Miss PWS IPA? Jest mi bardzo miło i jestem zaskoczona. Zupełnie się tego nie spodziewałaś? Nie, no może liczyłam ci po cichu na jakiś tam tytuł, ale na pewno nie na Miss, na główny tytuł. Jakie teraz plany na nadchodzący rok związane z tym, że no, jesteś przepiękną Miss PWS IPA? Nie wiem, dalej będę studiowała, dalej będę realizowała swoje plany. I jako takich największych zmian nie zamierzam na razie prowadzić w swoim życiu. Ja serdecznie gratuluję i do zobaczenia za rok. Moje gratulacje. Panie dyrektorze, jesteśmy po zakończonych, że tak powiem, całych obradach jury. Znamy już laureatkę. To jak to było? No wybory bardzo udane. Bardzo nas cieszą. Wybór był na pewno trudny. Pani, która wygrała, była w czołówce moich typów. Aczkolwiek ten najważniejszy typ. Oczywiście zwycięzczyni gratuluję. Myślę, że godnie będzie reprezentowała ten tytuł. No i czekamy na następne za rok. Czyli jednak za rok się widzimy, już teraz można to powiedzieć. Myślę, że spokojnie możemy gwarantować wybory za rok. Ja nie jestem co prawda tak piękny jak wszystkie kandydatki, które były już na scenie. Wszystko jest jasne, wszystkie tytuły zostały rozdane. Więc teraz czas oswoić się z tym tytułem zdobytym przez kandydatkę z numerem 3. Ja powiem tylko jeszcze jedno, przecież Tydzień Kultury Studenckiej cały czas trwa. Drodzy studenci, nie strzelajcie, ale bawcie się. Życzę udanych waszych świąt, czyli juwenalii. Hej! Jesteśmy tuż przed ogłoszeniem wyników, a nasze szanowne jury cały czas liczy głosy. Szanowne jury, Conchita czy nie Conchita te liczenie głosów? Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów, Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A.